Cześć Wam. Często zadajecie nam pytanie, którą gumę do mycia okien wybrać i czym one się różnią. No i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Gumy dzielą się w sumie na takie czarne, które są czarne i takie gumy w sumie były od zawsze. I dzielą się na takie, które są kolorowe. I one się różnią składem od tych czarnych. Wyróżniamy gumy twarde i miękkie. Działa to bardzo podobnie do opon w samochodzie, czyli jeżeli jest zimno, to lepsze są gumy miękkie, czyli te zimowe. A jeżeli jest ciepło, no to lepsze są te gumy twarde, czyli te letnie. No i teraz jak to można rozróżnić? Zazwyczaj te gumy są podpisane, u nas na sklepie są podpisane. Jeżeli by się Wam kiedyś zdarzyło, że te gumy Wam się pomieszają, no to zawsze ta guma miękka, ona opada trochę bardziej niż ta guma twarda. No i tu mamy gumę twardą w mojej prawej ręce, a w mojej lewej ręce jest guma miękka. Także one tutaj się różnią. Zawsze można je położyć i wtedy widać, czy ta guma jest na przykład twardsza, czy bardziej miękka od tej drugiej. Bo tak w rękach często nie każdy czuje. To co się stanie, jeżeli użyjemy tej gumy twardej, kiedy jest zimno? No stanie się ona taka plastikowa, analogicznie do opon w samochodzie. Ciężko będzie tą plastikową gumą nam ściągać. I to, co się częściej, z czym częściej do nas przychodzicie, to, że ta guma w upałach jest po prostu za miękka. Czyli ta miękka guma robi się na tyle miękka, że nie da się ściągać, powstają smugi. No więc wtedy ważne jest, żeby spróbować tej twardszej gumy i efekt na pewno będzie dużo lepszy. No i okej, ale czym się różnią te gumy kolorowe? One posiadają generalnie więcej silikonu, są mniej podatne na zmianę temperatur, czyli jeżeli robi się cieplej lub zimniej, to ta guma nie traci tak na swoich właściwościach. Działa równie dobrze. Te gumy lepiej współpracują z płynami, lepszy poślizg dają. No i przy okazji fajnie wyglądają takie kolorowe. W ofercie posiadamy te kolorowe gumy od trzech producentów. Jeden to jest Moerman, ten niebieski. Czerwony to jest Facelift, Razor Blade, a zielone są Ungera. Są one bardzo zbliżone, aczkolwiek jak sobie tutaj to fajnie porównamy, to ich twardość nie jest identyczna. Niektóre są bardziej miękkie, niektóre mniej. Także właśnie fajnie jest sobie powiesić na czymś i wtedy jasno widać, jakie ta guma ma odchylenie od osi. Na wielu naszych filmach pokazywaliśmy Wam już, jak myć okna, między innymi na tym poprzednim. Teraz skupiliśmy się bardziej na gumach, ale jakbyście mieli dalej jakieś wątpliwości, które gumy wybrać, chętnie Wam pomożemy. Napiszcie w komentarzach, napiszcie do nas prywatnie. To tyle na dzisiaj. Hej, na razie.